Zapraszam Was do wspólnego eksperymentowania w naszym przedszkolnym laboratorium. Dzisiaj towarzyszą mi Paula, Franek i Jaśmina. Zobaczcie, mam tutaj taką wodę. Co o niej powiecie? Brudna jest, a ta woda? Czysta! Chcielibyście się napić takiej wody? Nie! I macie rację, bo to jest bardzo brudna woda. Zanim woda trafi do Waszych domów, do kranów, musi przejść długi proces oczyszczania. Woda w rzekach, jeziorach, strumieniach nie nadaje się do picia. Trzeba ją oczyścić. Brawo, oczyścić. Zanim woda trafi do rury, musi zostać oczyszczona z patyczków, ziemi, piasku, ale również bakterii i innych drobinek, których nie widzimy gołym okiem. Dopiero taka woda nadaje się do picia. To co, słuchajcie, chcecie zrobić taki filtr do wody? Tak! Zrobimy naszą małą oczyszczalnię. Proszę bardzo, Paula, to dla Ciebie. Przygotowałam dla Was takie buteleczki. Jest to jedna butelka przecięta na pół. To w niej powstanie nasza mała oczyszczalnia wody. Żeby składniki, którymi będziemy oczyszczać wodę, nam się nie wsypały do środka, użyjemy takich specjalnych filtrów. Proszę bardzo, Jasminko, włóż do... Franku, tu jest Twój filtr. Proszę. Paula, wkładamy. Łóż tam bardzo dokładnie. W tej buteleczce przygotowałam właśnie taki model oczyszczalni. Na samym dole znajduje się węgiel aktywny. Drugi rząd to jest piasek, a trzeci to jest po prostu żwirek. Wszystkie te warstwy oczyszczają wodę. To jest najprostsza oczyszczalnia. Najpierw wsypcie węgiel. Węgiel służy do oczyszczania tych niewidzialnych rzeczy, na przykład niektórych związków chemicznych, takich jak chlor. Wspaniale. Drugą warstwę zrobimy z piasku. Wsypujemy piasek. To on zatrzyma nam drobniejsze zanieczyszczenia. Pierwsza warstwa, a zarazem najgrubsza, będzie zrobiona ze żwirku. Sypujemy żwirek. Sypiemy żwirek. Żwirek zatrzyma patyczki, listki, czyli najbardziej widoczne zanieczyszczenia i brudy. Przygotowałam dla Was brudną wodę. Proszę bardzo, Paula, to jest Twoja brudna woda. Franek? Jaśminko? Wlewamy wodę do naszej małej oczyszczalni i zobaczymy, co się stanie. Jak oczyszcza się? Tak, tylko że trochę jest brudna. No właśnie, jest trochę brudna, dlatego w prawdziwej oczyszczalni woda przechodzi wiele razy ten proces, jest jeszcze natleniana i dzieje się tam bardzo dużo rzeczy, żeby woda była czyściutka. Właśnie, chcielibyście się takiej wody napić? Nie! Nie! Zobaczymy, co się stanie, jak wlejemy kolorową wodę. Gotowi? Tak! Proszę bardzo. Jaśminka, wlewaj. Franek. Paula? Czy oczyszczalnia sobie poradziła z usunięciem koloru? Nie. Nie. Nasza oczyszczalnia jest za mała, żeby sobie poradzić. Zobaczcie, jak ciężko jest przygotować wodę do picia. W wielu miejscach na Ziemi wody brakuje. Na naszej półkuli mamy dużo wody, natomiast
w Afryce są ogromne pustynie i są miejsca, gdzie naprawdę ludzie mają problem z wodą pitną, dlatego wodę trzeba oszczędzać. Nie lejemy bez potrzeby wody z kranu. A do czego w ogóle nam jest potrzebna ta woda? Żeby nie zdusić głosu. No tak, słuchajcie, jest nam potrzebna przede wszystkim do picia, bo bez wody nie moglibyśmy żyć. Bez wody nie byłoby życia. Byśmy umarli. I byśmy umarli. A co by się stało, jakbyśmy nie pili i byśmy zaczęli wysychać? To byśmy zamienili się w mumie. No właśnie, zamienilibyśmy się w prawdziwe mumie egipskie, które są po prostu wyschnięte, a nie chcemy być mumią, prawda? Nie. Nie. Słuchajcie, nasze ciało jest jak winogronko. Winogronko jest bardzo okrągłe, mięciutkie i ma w środku bardzo dużo wody. Jak wysuszymy winogrono, to powstanie rodzynka. Nie chcemy być rodzynką, prawda? Nie. Dlatego od dziś oszczędzamy wodę. Dziękuję Wam za wspólne eksperymentowanie.